Zadaniem przedszkoli jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. Przygotowanie dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu dzieciom opieki wychowawczej. Przedszkole to nauka i zabawa. We wtorek 29 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Łużańskiej odbył się przegląd dorobku artystycznego przedszkoli. Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki z terenu całej gminy Łużna. Piękna impreza, przegląd dorobku artystycznego przedszkoli. Skąd pomysł na takie coś? Pomysł wziął się stąd, że chcieliśmy dzielić się swoimi wrażeniami, swoimi doświadczeniami między przedszkolami i głównym pomysłodawcą tej imprezy jest Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej. My od 4 lat jesteśmy współorganizatorzy i gościmy tutaj dzieci z gminy Łużna, z przedszkoli, zespołów szkolno-przedszkolnych. Cieszę się ogromnie, że możemy tutaj być gospodarzami i zapraszać dzieci, bo czują się tu bardzo dobrze, podoba się im ta atmosfera tutaj, kameralnie, spokojnie i dzieci tutaj są bardzo zadowolone, mogą dzielić się wrażeniami z tej i swoimi doświadczeniami. Powiedzmy, jakie przedszkola uczestniczyły w tej imprezie? Uczestniczyło 5 przedszkoli. Przedszkole w Woli Łużańskiej, czyli nasze, przedszkole z Mszanki, przedszkole z Łużnej, zespół szkolno-przedszkolny z Bieśnika i z Biesnej. I oczywiście kolejna edycja tej imprezy za rok. Oczywiście, serdecznie zapraszamy, cieszymy się ogromnie i już będziemy planować dalsze występy, bo to wymaga całorocznej pracy, żeby przygotować dzieci na tą jedną chwilę, na te 15-20 minut. To jest wysiłek pracy nauczycieli całoroczny. Występ młodych artystów oglądał też wójt gminy Łużna Kazimierz Krok z radnym Rafałem Janikiem. Nie zabrakło też słodkich niespodzianek. Na zakończenie wszyscy opiekunowie przedszkolaków otrzymali pamiątkowe dyplomy od wójta gminy Kazimierza Kroka. Panie wójcie, piękna, wspaniała impreza, ale nie o tym będzie mowa. Na pewno dzisiaj, właśnie podczas tej imprezy, nie żałuje pan chyba decyzji, że wszystkie przedszkola zostały na terenie gminy, bo wiemy, że były różnego rodzaju przymiarki do likwidacji. W gminie Łużna zostały wszystkie przedszkola. Patrząc na te dzieci, na ich piękne, wspaniałe występy, chyba warto było. Zawsze byłem zwolennikiem, jestem w dalszym ciągu zwolennikiem utrzymania przedszkoli i nigdy nie przechodziła mi myśl przez głowę o ich likwidacji. A na efekt, między innymi, można było spojrzeć dzisiaj.